Kończą się prawie czteroletnie kłopoty z najnowszym blokiem energetycznym elektrowni Jaworzno. Blok 910 jest już gotowy do eksploatacji komercyjnej po tym, jak przeszedł niezbędne testy odbiorowe. Sprawa problemów z nowoczesnym blokiem energetycznym elektrowni Jaworzno ciągnęła się od 2020 roku. Już kilka miesięcy po jego pierwszym uruchomieniu odnotowano pierwszą awarię. Testy konieczne były po tym, jak w marcu zeszłego roku to Tauron przejął odpowiedzialność za prace eksploatacyjne bloku. Fatima Arlińska. Przy pełnym zakresie mocy jest w stanie zaopatrzyć w energię elektryczną nawet 2,5 miliona gospodarstw domowych. Wiele wskazuje na to, że blok 910 w Jaworznie, który stanowi zabezpieczenie energetyczne dla Polski, złą pasce ma już za sobą. Po kilkuletniej przeprawie przez awarię i wyłączenie od momentu jego uruchomienia spółka Tauron Wytwarzanie poinformowała o zakończonych właśnie testach. Jednostka jest sprawna, gotowa do uruchomienia. Jeśli operator naszego krajowego systemu elektroenergetycznego będzie potrzebował jednostkę, może ona zostać uruchomiona w każdej chwili. Testy jednego z najnowocześniejszych bloków węglowych w Polsce trwały 4 tygodnie. Grupa Tauron była zobligowana do ich przeprowadzenia na skutek porozumienia zawartego z Rafako, spółką wykonawcą elektrowni. Jak podkreśla Tauron, były to prace bardzo zaawansowane technologicznie, wiążące się z wielokrotnym narażeniem całości instalacji na duże obciążenia. Te zarówno pod względem cieplnym, ale i mechanicznym w jednocześnie krótkim czasie prawdopodobnie poza jednorazowymi testami nigdy nie wystąpią. W pierwszej kolejności blok został poddany diagnostyce, pomiarom oraz optymalizacji i strojeniu wszystkich układów technologicznych w zakresie zabezpieczeń i systemów sterowania automatyką bloku. Jeżeli chodzi o same testy, blok przeszedł szereg prób i testów odbiorowych z wynikiem oczywiście pozytywnym w zakresie mocy minimalnej, mocy osiągalnej, czyli 910 MW brutto, jak również bardzo wymagające testy pracy na potrzeby własne, a także obrony i odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, to znaczy pracy tego bloku przy wydzielonej sieci przez operatora. Jak podkreśla dyrektor elektrowni, testy wykonane zostały w pierwszym możliwym terminie bez konieczności powtarzania któregokolwiek. Blok 910 jest do pełnej dyspozycji operatora, co oznacza, że w każdej chwili, na przykład w sytuacjach kryzysowych, może zostać podniesiony do ruchu i z wymaganą mocą utrzymać w sieci.